drodzy, i witam wszystkich, którzy przeszli na YouTube, ponieważ chcieli zobaczyć dalszą część naszej techniki. Moi drodzy, garda uniwersalna nie jest to garda, która będzie na wszystko. Jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego, ale w 90% na 90% ataków na ulicy będzie ona pomocna. Dlaczego? Spójrzcie, garda wygląda w ten sposób, że zakładam rękę, tak swoją dłoń, tak jakbym chciał dotknąć do ramienia, a nos wędruje w granicach zgięcia łokciowego. Zobaczcie, mój nos i moja szczęka jest chroniona. Oczy działają jak wizernik. Druga ręka musi być gdzieś tu. Tak jak wam mówię, oczywiście ta garda nie jest idealna. Gdyby była idealna, to wszyscy by tak walczyli. Ale na ulicy mamy do czynienia z takimi atakami, że ta garda w 99% wam w zasadzie pomoże. Zobaczcie, na ulicy co będzie szło zazwyczaj? Mistrzu, co byś zrobił? Tak, prawy, lewy, cokolwiek. Czyli muszę chronić twarz i muszę chronić dolne partie ciała. Moi drodzy, jeżeli ktoś boksuje, jeżeli ktoś ćwiczy, tak, to jak idzie jakiś atak, to sobie go odbije i uderzę, tak? To sobie go odbije, po ponowie uderzę, tak? No ale zakładam, że wy, kochani, nie boksujecie na co dzień, więc nie macie tych odruchów. Co zatem trzeba zrobić? Trzeba wymyślić jakąś uniwersalną gardę. I spójrzcie, jak idę uderzenia, zobaczcie, chowam się, mój nos jest schowany, szczęka schowana, przy okazji ramię dotyka do brody, tak, i stabilizuje moją głowę. Także jak ktoś idzie raz, tak jest, mogę tu przetrwać naprawdę mocne bombardowanie. Tu nie przytykaj do nosa całkowicie, tylko zostaw sobie tu taki lufcik. Zobacz, tu, o, tu, tu, żebyś widział, co się dzieje z nogami. Zobacz, i raz, tak, jakby chciał kopać, tak, tak, tak. I spójrzcie, z tej gardy najłatwiej by było hop, od razu oddać. Tak jest, czyli zobaczcie, co by nie poszło, chowam się i od razu uderzam. Czyli spójrz, załóż gardę, druga ręka tu i od razu oddaj. Zobacz, załóż gardę i od razu oddaj. Spójrzcie, czyli załóż gardę, od razu oddaj. Tak, lekko, moi drodzy, ale to czuć, zobacz. Idzie cokolwiek, nałóż gardę, oddaj od razu. I tu już musisz dalej zobaczyć, co się stanie. Jeśli trafisz napastnika, bang, to prawdopodobnie już nic nie będziesz musiał robić. Jeśli natomiast nie trafisz napastnika, odchyli ci się, tak, zobacz, to najlepiej wejdź na przednią nogę, zobacz. Czyli wszedłem, nie trafiłem, popatrz, no to oczywiście patrzcie. Kroczę i jedziemy dalej. Dlaczego garda jest tak ważna na ulicy? Dlatego, że na ulicy ważne jest to, aby odeprzeć pierwszy atak. Zobaczcie, na ulicy będzie to tak wyglądało, że ktoś idzie, podejdzie i bam, rura. A? No to mistrzu, tak jest. Zrobisz gardę, ta, o, tu żebyś sobie widział, i ta ręka, o, czekaj, o, widzisz, gdzieś tak. Zobaczcie, na mistrza tak wygląda. Dobra, jedziemy. Uwaga, czyli idę. Tak jest, widzicie? Raz, nadziałem się na łokieć. Dwa, zobaczcie, mistrz tutaj przytrzymał mnie, także może dystansować. Teraz oddaj, poszło, tak jest. Teraz poszło i leży. Także moi drodzy, zapamiętajcie jeszcze raz. Tu, popatrzcie, nos na wysokości zgięcia. Tu, tu widzę nogi, tu widzę i patrzę na napastnika. Dlaczego ta garda jest dobra? Zobaczcie. Idzie prawy, zobacz, ja go nawijam, ja nawijam ten prawy, hop, na siebie, widzisz, tu, druga ręka jest tu, zobacz, prawy mogę nawinąć, druga ręka jest tu, popatrzcie, tu mogę oddać, lewy, zobacz, lewy, nawinąłem, zobacz, druga ręka tu oczywiście, nawinąłem, raz, uderzyłem, uderzyłem, spójrzcie, jak już mistrz ma kurtkę brudną, to już, uświnimy go do reszty, moi drodzy. Uświnimy go do reszty. Co by było, gdyby mistrz kopał na przykład takiego fronta, co nierzadko trafia się na ulicy. Zobacz. Hop, tak jest. Widzisz? Popatrz.
nawet jeśli by kopał fronta na twarz, hop, to go gdzieś wyłapiesz. Ręka tu, noga tu. Także zapamiętajcie, jak coś się dzieje, zasłoń się, tu daj rękę, obniż środek ciężkości i tylko czekaj. Jeżeli napastnik znajdzie się w twoim zasięgu, zobaczy, że coś tam przeleciało, oddaj. Czyli weszło raz i oddaj od razu, oddaj. Zobaczcie, czyli raz, chowaj się, oddaj, oddaj, oddaj. Tu już masz całą gamę technik. Moi drodzy, dzięki, że przeszliście oglądnąć ten film na YouTube. Będziemy rozwijać razem z mistrzem Jarosławem kanał YouTube'owy, na którym będziemy wam pokazywać dłuższe filmy i może będziemy poziomo w końcu, sorry. Może będziemy poziomo, może nie będziemy pionowo, jak na Facebooku, tylko będziemy poziomo. Będziecie mogli podziwiać krajobrazy, które my podziwiamy. A teraz, moi drodzy, jesteśmy w lesie. Jesteśmy w lesie, a dokładnie w parku, Magórskim Parku Narodowym. Jak się nie mylę. Może się mylę. Jak się mylę, to napiszę. A jak się nie mylę, to też napiszę, że się nie mylę. Także, moi drodzy, dzięki wam bardzo serdecznie. Oczywiście zasubskrybujcie, włączcie dzwoneczek, żeby się wam pokazywały powiadomienia. No i co? I do zobaczenia. Dzięki, mistrzu. Moi drodzy, do zobaczenia.